Jeszcze raz powtórzę to, co dzisiaj powiedziałem, tak naprawdę nie ma prostej odpowiedzi na to, w co inwestować, tak? Trzeba szukać tego zdrowego kompromisu, no. W przypadku Warszawy, może Warszawa nie jest najlepszym przykładem, ale w przypadku Warszawy podejmowane są zarówno działania modernizacyjne, czyli tak naprawdę doprowadzenia do odpowiedniego stanu części środowiskowej urządzeń tak naprawdę, tak żeby mogły pracować przez następne kilkanaście czy dziesiąt lat, ale również są rozpatrywane inne technologie. Częściowo właśnie biomasa, mimo całej tej niepewności legislacyjnej, decyzje zapadły, tak? Inwestycja jest realizowana. Jeśli chodzi o gaz, również w portfelu jest rozpatrywany. Ostateczne decyzje korporacyjne nie zapadły, no, ze względu właśnie na te niepewności legislacyjne między innymi, ale taki projekt jest analizowany. No, pewnie jak się spotkamy za parę miesięcy, to będę już mógł powiedzieć, czy rzeczywiście wejdzie do realizacji ten projekt, czy nie. Natomiast chciałbym się odnieść do tych cen. I znowu, Warszawa chyba nie jest najlepszym przykładem, bo Warszawa jest jednym z najtańszych miast w Polsce. I znam systemy w Polsce znowu, które się ocierają o znacznie wyższe ceny. Te 50 czy 70 zł nawet, to nie jest coś, co jest niespotykane na rynku polskim. I też widać, że to klienci akceptują również tą cenę, tak? Pytanie jest takie, czy alternatywa jest rzeczywiście jakaś tańsza i jakie są bariery wejścia do tej alternatywy, bo jeżeli ktoś dzisiaj ma wyłożyć znowu własne pieniądze z kieszeni, tak? Po to, żeby pobudować sobie, nie wiem, czy pompę ciepła choćby, czy nawet indywidualne źródło gazowe, to on się pięć razy zastanowi, tak? Bo to jednak trzeba ten wysiłek podjąć i sfinansować tą inwestycję. Także ja bym się o przyszłość systemów ciepłowniczych aż tak bardzo nie obawiał. Myślę, że ciepłownicy sporo robią dobrego i ciepło systemowe w sensie programów promocyjnych, promocji ciepła systemowego i budowanie takiej świadomości u odbiorców, że to jest dobry produkt. Natomiast nie tracił gdzieś z oczu tej mikrogeneracji. Pan dyrektor Dzikuć.